Cześć, jestem Czarny. Jestem Kati. Razem prowadzimy pracownię ceramiczną MUA Studios na Dolnym Mokotowie w Warszawie od już 2 lat. Tak. Katka troszkę dłużej, bo... Od 3,5. No, a ja rzuciłem swoją robotę troszkę później i razem we dwójkę teraz działamy w glinie. Mimo, że jesteśmy bardzo mega kreatywni, podobnie myślimy, mamy mega podobne pomysły, to jednak totalnie inaczej chcemy to zrobić. Tak, zazwyczaj rozwiązywanie problemów mamy, każdy z nas ma jakiś swój sposób, swój pomysł na to. Koniec końców zawsze udaje nam się jakiś kompromis wypracować i razem jakby do celu dążymy. Ludzie, którzy się kochają, najczęściej wymagają od siebie dużo więcej niż od obcych osób. Problematycznie się robi, kiedy są dwie lokomotywy. I to nie jesteśmy my, dwie lokomotywy. Na szczęście wydaje mi się, że jesteśmy lokomotywami, które jadą w jedną stronę, a nie każda ciągnie w swoją. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest kwintesencja tego, że nam się do tej pory udaje nie pożreć. Fajnie mieć swój styl i jakoś tam się z tym identyfikować, bo to nadaje charakteru po prostu. Ja uważam, że jeżeli człowiek dobrze się w czymś czuje, to od razu jakby jego pewność siebie rośnie i człowiek jest zupełnie innym człowiekiem wtedy. Co dzień ubieram się luźno, dzisiaj nałożyłam jeansy, lubię jak mi podkreśla tyłek. Do tego fajna, luźna koszula, najczęściej uwielbiam jasne kolory, także dzisiaj na biało się ubrałam. I do tego fajne, proste tenisówki. Konia, jak się czujesz z tym, że zamierzam Cię stylizować? Boję się tego. Boję się, bo nie wiem, co mi wymyślisz, ale ufam Ci w 100%. Ja wiem, że mnie Katka dobrze ubierze, więc w sumie jestem spokojny o to i z zawiązanymi oczami mogę dać się jej przebrać w cokolwiek. Dla Katki wybrałem klasykę, wiem, że w tym będzie się świetnie czuła. Ja ją w tym uwielbiam, czyli po prostu letnią, luźną sukienkę. Do tego coś na wierzch, żeby nie było jej zimno, bo jest strasznym zmarzuchem. No i wygodne trampki do tego. Czarnego dzisiaj ubieram w zestaw jeansowy. Wiem, że tego nie lubi, ale zawsze chciałam, żeby ubrał w końcu jeansową koszulę. Do tego jakieś fajne, obcisłe spodnie i klasyczne trampki. To co, Katka? Gotowa? Gotowa. Ale przystojnie wyglądasz. Super jest koszula. Będę się coraz częściej ubierać w nie. No koniecznie. No to nie? Też niczego sobie, powiem ci szczerze. Dobra, ja myślę, że z modą to tak samo jak z kuchnią. Póki czegoś nie spróbujemy, póki czegoś nie założymy, nie będziemy wiedzieć, czy to dobrze na nas wygląda po prostu, więc warto eksperymentować. Jak widać, Czarny świetnie wygląda w koszuli jeansowej, więc będziesz po prostu je nosił. No, także super, na pewno jest przyjemnie i fajnie, jak się coś zmienia. Tak